Cześć, z tej strony Bartek. Oglądasz kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej. Staram się nauczyć Cię tego, jak możesz być swoim własnym astrologiem. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat tego, co oznacza Pluton w domu drugim. Pluton, pozycja Plutona w domach i w Twoim horoskopie oznacza takie podświadome poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, czyli podświadomą cechy Twojej osobowości, do których zawsze wracasz, które stanowią bezpieczeństwo, które stanowią bezpieczeństwo, ale również ograniczenie, ponieważ z poczuciem bezpieczeństwa wiąże się również sens bycia tak jakby zamkniętym w tym, co już znasz, zamkniętym w tym, co stanowi Ci zawsze strefę komfortu, a intencją życia i tym, co pokazuje nam prawo naturalne, natura, jest to, żeby ewoluować, żeby w zasadzie poprzez nasz instynkt, żeby wyjść z tej strefy komfortu i żeby zawsze tak jakby stanąć twarzą z tym, co jest jeszcze nam nieznane. Czyli to jest cały Pluton, ponieważ Pluton włada Skorpionem, czyli jest to obsesyjne takie powrót do tego, co stanowi dla nas taką bezpieczną przystań, ale zarazem stanowi ograniczenie. I jeżeli teraz mamy kogoś, kto posiada Plutona w domu drugim, czyli posiada tak jakby, Pluton otrzymuje dynamikę i smak archetypu byka, czyli drugiego znaku zodiaku. I teraz w domu pierwszym osoba, która posiada Plutona w domu pierwszym, potrzebuje zupełnej wolności, aby doświadczyć tego, co chce praktycznie, tego, co sobie zapragnie w pewnym sensie i potrzebuje wolności. Teraz Pluton w domu drugim, ktoś, kto rodzi się z takim Plutonem, posiada potrzebę tego, aby trochę zamknąć się w sobie, potrzeby, aby w zasadzie zwrócić swoje oczy do wewnątrz, ponieważ byk jest to naturalny ziemski archetyp i jest to archetyp yin, czyli w zasadzie energia skierowana jest na to, aby konserwować się w pewnym sensie. I teraz Pluton w domu drugim potrzebuje samowystarczalności, potrzebuje tego, aby być w zasadzie samowystarczalnym i aby zrozumieć tak jakby swoje własne wartości, zrozumieć swoje własne potrzeby emocjonalne i nauczyć się tego, jak spełnić te potrzeby emocjonalne. I ponieważ byk reprezentuje również wartości materialne, wartości, mogą to być wartości intelektualne, a także wartości duchowe, ponieważ to, co dana osoba uważa za wartość, jest różne. Dla jednych pieniądze będą ważne, dla innych coś innego będzie ważne. Dlatego tutaj jest taka dynamika tego, że dana osoba z Plutonem w domu drugim, ona identyfikuje się ze swoim systemem wartości, co w pewnym sensie ogranicza ją. Czyli ona tak jakby widzi tylko i wyłącznie to, co uważa za wartość i może być mniej otwarta, tak jakby ta wartość, to, co ona uważa za wartość, stanowi dla niej strefę komfortu, co powoduje limitację. Czyli za każdym razem, jeżeli ktoś na przykład, dajmy na to, uważa za wartość na przykład złoto, ta osoba może na przykład kumulować dużo materialnych korzyści, złota, dużo pierścionków, biżuterii, tego typu rzeczy i może to może być uważane za wartość przez nią. Jednakże ona nie widzi, że istnieją również inne wartości. Może to być na przykład, dajmy na to, zwykły pieniądz, posiadanie rodziny, posiadanie wiedzy, tak jakby rozwój, czyli ze strefy komfortu, która jest zupełnie tym, co jest materialne, ona będzie tak jakby przedstawiona sytuacją, które będą w pewnym sensie konfrontowały tą strefę komfortu, z którą ta osoba się identyfikuje. Czyli za każdym razem, gdy Pluton w domu drugim tak jakby widzi tylko i wyłącznie swoje wartości jako za strefę komfortu, za bezpieczeństwo, za każdym razem będzie przedstawiony, ta osoba będzie
skonfrontowana i przestawiona sytuacją, a także osobom bardzo skorpionicznym, które spowodują tak jakby zmianę, tak jakby rysę w tej bańce, którą one tworzą. Czyli naturalną polaryzacją i opozycją do byka jest skorpion. Czyli tutaj dzieje się tak jak dynamika tego, na czym oparta jest w zupełności astrologia ewolucyjna, ponieważ jest oparta na ewolucji. Czyli ktoś, kto posiada Plutona w domu drugim, jest w pewnym sensie reprezentantem tego, w jaki sposób działa astrologia ewolucji. I ponieważ skorpion jest punktem polaryzacji dla kogoś, kto posiada Plutona w domu drugim, oznacza to, że ta osoba, że ktoś z Plutonem w domu drugim przejdzie zupełną metamorfozę systemu wartości i tego, co uważa za warte uwagi, warte poświęcenia. I takie to się nie będzie działo za każdym razem tak samo u każdej osoby, ponieważ posiadamy coś takiego jak hierarchię świadomości, czyli nie każdy jest duchowy. Astrologia jest również nie dla każdego i nie każdy jest w stanie zainteresować się ezoteryką. Jednakże dany horoskop możemy tak jakby sporządzić dla każdej z osób, dla każdego, niezależnie czy ta osoba wierzy w astrologię czy nie. Dlatego teraz chciałbym przedstawić Wam, w jaki sposób Pluton w domu drugim tak jakby manifestuje się w życiu osób z poszczególnym systemem świadomości, z poszczególną tak jakby świadomością, poczynając od świadomości saturnicznej, w której astrologia w ogóle nie istnieje, idąc poprzez świadomość uraniczną, czyli osobę, która widzi siebie jako indywidualistę, i kończąc na tym, na świadomości osoby z kogoś, kto ma połączenie z duchowością i kogoś, kto w zasadzie jest duchowy. Te poziomy świadomości, one nie są, to nie jest tak jakby wyścig. To nie jest wyścig pomiędzy tym, kto jest duchowy, kto nie jest duchowy. Dana osoba inkarnuje się w danym życiu ze taką świadomością, ponieważ to jest w zasadzie wyborem jej duszy. To jest ewolucja, to jesteśmy tak jakby razem w jednym wyścigu do tego, aby w zasadzie połączyć się z Bogiem, aby zrozumieć istnienie Boga i istnienie tego, w jaki sposób Bóg przejawia się w życiu fizycznym. I przechodząc teraz do tych właśnie trzech rodzajów, tak jakby trzech sposobów, w jaki Pluton w domu drugim może zadziałać, w jaki sposób obrazuje on rzeczywistość osób w poszczególnych tak jakby stadiach świadomości. Dla osoby, która jest w stadium saturnicznym, czyli jest to w pewnym sensie tak jakby osoba, która widzi siebie jako część społeczeństwa i jest w stanie tak jakby i w zasadzie uczestniczy w społeczeństwie, nie myśląc o sobie jako o jednostce. To jest tak jakby świadomość stadna. Jeżeli ktoś taki posiada Plutona w domu drugim, ta osoba będzie widziała materialne rzeczy, materialne wartości, pieniądze, samochody, domy, po prostu wszystko to, co jest materialne, co ma materialną wartość, to, co w danym świecie uważane jest za wartościowe, będzie widziała jako swoją wartość. Będzie ustanawiała to jako swój własny system wartości i ponieważ Pluton jest to takie jak podświadome poczucie bezpieczeństwa, ona będzie wiązała swoje bezpieczeństwo emocjonalne z tym, ile jest w stanie akumulować wokół siebie. Czyli to może być osoba, która będzie cały czas chciała tak jakby mieć więcej pieniędzy, więcej samochodów i cały czas dążyć do tego, aby kumulować swój majątek. I to najczęściej jest w ogóle limitem do tego, aby ta osoba spojrzała wewnątrz siebie. Ponieważ za każdym razem, gdy posiadamy dużo rzeczy materialnych, dużo rzeczy fizycznych, te rzeczy ograniczają nas i często musimy spędzać swój własny czas na to, aby podtrzymywać w ogóle istnienie i posiadanie tych rzeczy. Dlatego osoby takie poprzez punkt polaryzacji Plutona często mogą być przedstawione w sytuacjach, w których w zasadzie w jakiś sposób ich majątek, ich pieniądze, ich wartości materialne
mogą zostać w pewnym sensie zabrane, w pewnym sensie mogą zostać zlikwidowane, co spowoduje w nich tak jakby szok, ponieważ to poczucie bezpieczeństwa, które jest związane z tym, co one posiadają, w momencie, gdy jest to im zabrane, nie mają bezpieczeństwa, czyli ktoś tak jakby wyrywa im dywan spod nóg i w zasadzie ich system wartości, który do tej pory był taki stabilny, zostaje zabrany. I co za tym idzie? Następuje ewolucja i konieczność tak jakby spojrzenia wewnątrz siebie i zrozumienia dynamiki, swojej dynamiki i tego, gdzie dana osoba, w tym przypadku w saturnicznej, takiej stadnej świadomości, gdzie dana osoba tak jakby miała swoje poczucie bezpieczeństwa. Czyli gdy zabrane są jej materialne rzeczy, ona zaczyna rozumieć, ok, może jednak to, co ja uważałem za bezpieczne, nie jest ponadczasowe. Może jednak ja powinienem zrozumieć, gdzie jest moje bezpieczeństwo i zacząć i raczej przełożyć to poczucie bezpieczeństwa w tym, kim ja jestem, a nie w tym, co posiadam. Czyli to jest działanie Plutona w domu drugim na świadomość saturniczną, czyli na świadomość kogoś, kto w zasadzie dopiero zaczyna widzieć siebie jako indywidualista. Teraz przechodząc dalej w tej hierarchii świadomości tego, jak Pluton w domu drugim będzie działał na poszczególne osoby i to, w jakiej kto jest w grupie, tak jakby świadomości, może być tylko i wyłącznie zauważone poprzez korelację horoskopu z rzeczywistością drugiej osoby. Czyli jeżeli mamy horoskop czyjś, jeżeli staramy zrozumieć się, co ktoś ma na przykład, co ktoś z Plutonem w domu drugim, w jaki sposób to będzie odgrywało się w jego życiu, najpierw musimy zdeterminować, jakie stadium tak jakby świadomości, w jakim stadium świadomości jest ta osoba. I to tylko i wyłącznie może być zrobione poprzez korelację jej horoskopu do jej doświadczeń. Teraz, jeżeli przejdziemy do następnego poziomu tej hierarchii, czyli świadomość uraniczna, czyli świadomość osoby, która już zaczyna rozumieć, że ona jest jednostką i ona jest inna niż społeczeństwo. I ta osoba jest w stanie przyczynić się tak jakby do tego, aby społeczeństwo w jakiś sposób polepszyło się. Czyli Pluton w domu drugim dla osoby ze świadomością uraniczną jest to zrozumienie wartości, tak? Czyli Pluton dom drugi to jest w zasadzie zrozumienie swojego systemu wartości, który jest w stanie tak jakby być, jest w stanie w jakiś sposób cię spełnić. Czyli jeżeli mamy kogoś, kto ma uraniczną świadomość, ta osoba będzie widziała siebie jako wartość. Czyli ta osoba będzie rozumiała, że jakieś specyficzne cechy, jakieś umiejętności, jakieś talenty, które ta osoba posiada, ponieważ to jest już uraniczny impuls, ona rozumie, ja jestem inny niż wszyscy, widzę swoje zalety, widzę swoje talenty, widzę sobie swoje wartości i teraz ta osoba będzie musiała nauczyć się tego, jak te talenty, jak te wartości w pewnym sensie wprowadzić w ruch, wprowadzić w życie w kontekście społecznym. I dajmy na to, ponieważ Pluton w domu drugim, on jest ograniczeniem. Jest ograniczeniem tego, jak dana osoba siebie postrzega i to ograniczenie jest zarówno, to wzmacnia ją w pewnym sensie. Ta osoba czuje się dobrze, rozumiejąc, posiadając Plutona w domu drugim. Czyli ta osoba będzie widziała siebie jako centrum i będzie bardzo może dumna i będzie bardzo oporna, jeżeli będziemy tak jakby starali się wprowadzić w jej życie coś nowego. Dlatego ktoś, kto posiada Plutona w domu drugim w stadium świadomości uranicznej, będzie musiał zrozumieć, że to, jak ta osoba widzi siebie, to jak tak jakby umiejętności, które ta osoba posiada, one muszą zostać wykorzystane w jakimś celu, one muszą zostać użyte. I dzięki temu ta osoba będzie w stanie zapewnić sobie przetrwanie. Czyli dajmy na to, jeżeli mamy na przykład kogoś, kto jest zainteresowany tym, jak działają zegarki, czyli jest tak jakby na drodze do tego, aby być zegarmistrzem,
ta osoba cały czas spędza, dajmy na to, swój wolny czas na to, aby rozkręcać zegarki i składać te zegarki i rozumieć, jak one działają. I jeżeli ta osoba ze stadium uranicznym nie nauczy się tego, w jaki sposób swój talent, który w tym wypadku jest w zasadzie to, jak reparować zegarki, jak użyć tego w systemie społecznym, jak użyć tego, aby pomagać innym, wtedy ta osoba będzie tak jakby wartości, które one, to, co przychodzi do tej osoby tak jakby z zewnątrz, to, co zostanie w pewnym sensie ograniczone. Czyli ta osoba nie będzie mogła poradzić sobie z przetrwaniem, ponieważ ona wie, że dany talent, dana umiejętność, jaką ona posiada, jest w stanie zmienić i tak jakby jest w stanie przyczynić się do wzrostu społeczeństwa. Czyli tak jakby świadomość uraniczna osoby z plutonem w domu drugim, to, co ona uważa za wartość, ona jest wartością. Ona musi zrozumieć, że to właśnie ta osoba jest wartością i to dzięki umiejętnościom tej osoby i jej jest w stanie tak jakby przyczynić się do rozwoju społecznego i rozwoju tak jakby społeczeństwa jako ogółu. Dlatego tutaj świadomość saturniczna posiada tak jakby zrozumienie, że materialne rzeczy to są moje wartości, to jest, co ja uważam za warte. Ja identyfikuję się z tym, co jest materialne. To są moje wartości. Więcej kasy, więcej pieniędzy, samochodów, rowerów. Jeżeli mamy teraz osobę ze stadium świadomości uraniczną, która jest na drodze do indywidualizacji, ta osoba widzi, tak teraz ja jestem, teraz to ja jestem wartością, ja sam jestem wartością i ja w zasadzie jestem w stanie za to, co ja potrafię, jestem w stanie przyczynić się i użyć tego, co potrafię do tego, aby samemu sobie zapewnić przetrwanie, ale również do tego, aby pomóc innym. Teraz, gdy przejdziemy do świadomości neptunicznej, nazwijmy to neptuniczną, czyli do świadomości tego tak jakby duchowej. I ktoś z plutonem w domu drugim, kto posiada zrozumienie wszechświata, zrozumienie tego, że jesteśmy duszą, że każdy z nas jest istotą duchową, ta osoba zrozumie, że dla niej wartością jest sam wszechświat i dla niej wszechświat zapewni jej przetrwanie i to, co jest potrzebne do przetrwania, ponieważ pluton w domu drugim to jest instynkt samoprzetrwania, instynkt prokreacji, instynkt tego, aby w zasadzie móc zapewnić sobie zasoby do tego, aby żyć. Ta osoba ze świadomością neptuniczną, ona zrozumie, że dla niej wszechświat zapewni to, co jest jej w danym momencie potrzebne. Czyli ona w pewnym momencie będzie ufała wszechświatowi i kosmosowi, że to, co jest jej potrzebne, zostanie jej dane. I teraz, ktoś z taką świadomością i z plutonem w domu drugim, to są często osoby, które widzą tylko i wyłącznie jedną drogę do duchowości. Czyli to są osoby, które mogą być, dajmy na to, mogą studiować jakąś tantra jogę, powiedzmy. I one będą widziały tylko i wyłącznie tantra jogę. I to będzie w pewnym sensie stanowiło ich strefę komfortu i to będzie stanowiło ich również ograniczenie. Ponieważ duchowość jest wiele innych różnych dróg do tego, aby w zasadzie być duchową osobą. Czyli osoby, które są tak jakby w stadium duchowym, one zaczną rozumieć i muszą tak jakby wyjść i spróbować różnych innych rzeczy, tak jakby duchowości. Innych rzeczy i innych dziedzin i technik tego, jak być osobą duchową, w jaki sposób wtajemniczyć się w duchowość. I to będzie dla nich stanowiło, i w zasadzie te osoby będą również skonfrontowane w sposób może taki, powiedziałbym, duchowy, czyli w sposób nadzwyczajny, niefizyczny z tym, gdzie jest ich limitacja co do duchowości, czyli one mogą być na przykład, w pewnym momencie mogą, dajmy na to, osoba, która jest bardzo uduchowiona, może iść sobie alejką leśną i w pewnym momencie spotkać, dajmy na to, jakiegoś biedaka, kogoś, kto
gościa siedzącego na ławce, na przykład bezdomnego, i ta osoba jest w stanie bezdomnego, który posiada zupełną, tak jakby posiada wiedzę jakąś, i ta osoba, ten bezdomny, jest w stanie otworzyć osobie z plutonem w domu drugim oczy na to, czego ona wcześniej nie widziała. I to mogą być również tak jakby nadzwyczajne sytuacje, w których ta osoba poprzez sen może dostać jakiegoś olśnienia, że to, co ona dotychczas uważała za duchowość, nie jest całokształtem i nie jest tak jakby całością tego, czym jest, czego jest duchowość. I dzięki temu, i w ogóle w każdym stadium rozwoju świadomości, ktoś, kto posiada Plutona w domu drugim, zacznie rozumieć, czym są jego limitacje, gdzie były jego limity. I to są również osoby, które muszą zrozumieć, dlaczego one muszą ewoluować. I muszą zrozumieć, dlaczego muszą wyjść ze strefy komfortu, ponieważ nikt nie chce wychodzić ze strefy komfortu, ponieważ jest tam bezpiecznie. I to jest, do czego lgniemy, tak jakby podświadomie. To jest Pluton, czyli on daje nam, Pluton, Skorpion, woda, tak? On daje nam, jest to znak stały również, Skorpion. Jest to to, co daje nam bezpieczeństwo, to, czego nie wiemy, jednak zawsze gdzieś z tyłu głowy to bezpieczeństwo, zawsze będziemy wracać i zawsze będziemy tak jakby z tego poziomu wyciągać ręce na zewnątrz rzeczywistości, ok? Czyli Pluton daje nam w domu drugim dynamikę tego, w jaki sposób wyjść tak jakby na zewnątrz z tego, z miejsca, gdzie jest nam ciepło, bezpiecznie, ok? Czyli jest to naturalna potrzeba tego, aby zrozumieć, dlaczego twój system wartości ogranicza cię. Czyli to mogą być również osoby, które są bardzo uparte w stosunku do tego, w co wierzą, w stosunku do tego, w co warto jest wierzyć, jednakże do momentu, w którym spotkają kogoś, spotkają osobę, która jest bardzo skorpioniczna. I to zazwyczaj odbywa się w takich kluczowych momentach. I osoba skorpioniczna naturalnie będzie tak jakby w opozycji do jej Plutona. Czyli osoba skorpioniczna, czyli ktoś, kto posiada dużo planet Skorpionie, ta osoba będzie w opozycji do Plutona, co spowoduje, że w kluczowych momentach życia ta osoba z Plutonem w domu drugim, ona zrozumie, dlaczego jej strefa komfortu, ta jej bańka, w której ta osoba żyła, dlaczego to ją ograniczało. I dzięki temu ona będzie w stanie zrozumieć, ok, może jednak warto jest otworzyć tą bańkę i warto jest tak jakby spróbować czegoś nowego, co jest w stanie powiększyć twoją strefę komfortu. Ok? To jest właśnie dynamika tego, trzech sposobów, w zależności od tego, w jakim dana osoba jest tak jakby stopniu rozwoju, trzech sposobów, w jaki sposób Pluton w domu drugim przejawia się w życiu właśnie takich osób. Jeżeli w jakiś sposób pomaga ci to, co robię, moje filmy, chciałbyś mnie wesprzeć albo współpracować ze mną w jakiś sposób, możesz zajrzeć na moją stronę, zajrzeć na stronę Facebooka, dołączyć do grupy, bądź spojrzeć na stronę mojego Patronite'a. Jeżeli masz jakieś pytania, albo jeżeli posiadasz Plutona w domu drugim, może napisz w komentarzach, w jaki sposób to działa w twoim własnym życiu, dzięki czemu będziemy w stanie zrozumieć i wspólnie uczyć się tego, czym jest Pluton w domu drugim, a również tego, w jaki sposób Pluton działa w świecie rzeczywistym. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Thank you.